Cześć, witam ponownie na moim kanale. A jak widzicie już i z opisu, dzisiaj będzie rozpakowanie paczki, a w nim pełno gimnakolicjum, stąd nazwa szaleństwo, bo bardzo lubię te rośliny i według mnie są łatwe one też w uprawie, chętnie kwitną i jest ich cała masa, jeśli chodzi o różne odmiany, zresztą zobaczycie. I pierwszego przedstawiciela tego gatunku mamy tutaj przed sobą. Jest dosyć pokaźnych rozmiarów i ucieszyłam się, jak zobaczyłam, że miał dwa pąki. Niestety przekwitły już, nie udało mi się zobaczyć ich w pełni otwartych. Taki kolor różowato-czerwony. Ale za to niedługo będzie filmik na moim kanale o innych kwiatach gimnokalicjum. Kilka ich zakwitło. A wszystkie te rośliny pochodzą ze sklepu CNV Cacti. W opisie filmiku znajdziecie odnośnik do tego sklepu. Jak zawsze są dobrze zapakowane, zdrowe, z etykietką i jeden kaktusik za darmo. A tu mamy następnego. Jak widać, już inny jest układ tych cierni. I kolejny z pąkiem. Także jeżeli się przyjrzeć z bliska, a później pod koniec filmiku pokażę Wam pełne nazwy każdego z tego kaktusa, to każde gimnokalicjum inaczej wygląda. Czy to kolor korpusu, czy układ cierni, czy nawet ich kolor, żebra. Także są różnice między nimi. A tutaj ten ma maluszki. A ja Was zapraszam do subskrypcji kanału, do naciśnięcia dzwoneczka, co Was poinformuje, kiedy jest kolejne wideo, oraz do polubienia tego filmiku. A tutaj mamy spagacinismo, to moje drugie podejście, jeśli chodzi o tą odmianę gimnokalicjum, gdyż pierwszy spagacini nie przetrwało mi zimy. Nie wiem czemu. Akurat ten jeden bodajże kaktusik ucierpiał właśnie w tej zeszłej zimy. Zapraszam również do dzielenia się filmikiem z innymi hobbystami, a także do komentowania, więc dajcie mi znać w komentarzach, które z tych podobały Wam się najbardziej. Może jakieś macie gimnokalizjum, który poszukujecie, dajcie znać również, bo może akurat ja też jego nie mam, a jest tyle ich, więc ja bardzo je lubię, jak wiecie, więc sobie poszukam też. Tutaj nieco podobny do poprzedniego, chociaż są bardziej białe te ciernie. I już przechodzimy do pełnych nazw. Możecie tu obejrzeć każdą roślinę w pełnej okrasie. A będzie jeszcze Was czekało jedno rozpakowanie, bo pewien youtuber przesłał mi całą paczkę. Oj, kilka tam było różnych, wyhodowanych przez niego kaktusików. Więc będzie cały festiwal kaktusowy. Również znajdziecie mnie na Instagramie. A dane są podane w opisie filmiku. Zachęcam również do zajrzenia do zakładki tutaj na kanale społecznościowej. Akurat trwa tam sondaż. Jestem ciekawa Waszej opinii. A teraz to już wszystko. Dziękuję za spędzenie ze mną 5 minut. I tak jak mówię, dajcie mi znać w komentarzu, które Wam się kaktusiki podobały. No spójrzcie na te ciernie, są niesamowite. I jak tu nie lubić gimnokalicjum? Dobrze, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Cześć, pa!